rozpoczynamy rząd 18 od trzech oczek łańcuszka i jeszcze jednego słupka w drugim oczku. Tutaj później będziemy robić dwa słupki łączone górą. Teraz tak, na kolejnym słupku słupek i na końcu dwa słupki łączone górą, czyli słupek do połowy, słupek do połowy i łączymy przeciągając niteczkę przez trzy pętelki. 7 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7. Na pierwszym łańcuszku robimy półsłupek, 7 oczek łańcuszka i pod kolejnym łańcuszkiem robimy półsłupek, 7 oczek łańcuszka, 4, 5, 6, 7 i tutaj na tym 9-oczkowym łańcuszku robimy 13 półsłupków. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12 i 13 słupek, półsłupek, przepraszam, mamy 13 półsłupków, 7 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7 i tutaj pod pierwszym łańcuszkiem półsłupek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pod kolejnym półsłupek, 7 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7 i tutaj tak, pierwsze dwa słupki łączymy górą, czyli słupek do połowy, kolejny słupek do połowy, łączymy przez trzy pętelki, jeden słupek zwykły, i znowu łączymy te dwa, czyli przez dwie i przez dwie. I łączymy górę. I znowu 7 oczek łańcuszka, półsłupek pod łańcuszkiem, 7 oczek łańcuszka, półsłupek pod łańcuszkiem, się coś. Półsłupek pod łańcuszkiem, 7 oczek łańcuszka, siedem i 13 półsłupków. I powtarzamy ten rząd. Tutaj dwa razy po dwa słupki łączone górą, w środku jeden słupek, tutaj łańcuszki siedmiooczkowe, tutaj robimy 13 półsłupków i tutaj znowu powtarzamy wzór. Lecimy sobie tak do końca. I ja tutaj pokażę Wam, jak kończymy ten 18 rząd. I zakończamy rząd 18, 7 oczek łańcuszka i łączymy się tutaj, jak były dwa słupki, to łączymy się tak by w środku.
i robimy oczko ścisłe. Rząd 20, 3 oczka łańcuszka, narzut, na drugim słupku łączymy, na drugim słupku robimy słupek do połowy i na trzecim słupku łączymy słupek do połowy. Mamy 3 niteczki na szydełku, przeciągamy przez wszystkie 3. I teraz tak, 8 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutaj pod pierwszym łańcuszkiem pół słupek, 3 oczka łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka, narzut i tutaj pod kolejnym łańcuszkiem robimy słupek, 9 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 i pod tym samym łańcuszkiem robimy drugi słupek. O. I teraz 3 oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy. I pod następnym łańcuszkiem pół słupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem oczek łańcuszka. I tutaj na tych 13 półsłupkach odliczamy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódmy słupek, wbijamy w półsłupek, wbijamy się w ten siódmy półsłupek i robimy półsłupek. 8 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I pod następnym łańcuszkiem półsłupek. 3 oczka łańcuszka, narzut, słupek pod łańcuszkiem, 9 oczek łańcuszka, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i słupek pod tym samym łańcuszkiem. 8 oczek łańcuszka, 5, 6, 7, 8, pół słupek, 3 oczka, przepraszam. Raz, dwa, trzy. Po zrobieniu tutaj słupka 9 oczek łańcuszka i słupka 3 oczka łańcuszka. 3 oczka łańcuszka, pod następnym łańcuszkiem pół słupek i teraz dopiero 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tutaj łączymy górą wszystkie słupki 3, czyli jeden słupek do połowy, drugi słupek do połowy i trzeci słupek do połowy. 4 niteczki przeciągamy przez wszystkie 4. I znowu 8 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pół słupek pod łańcuszkiem. 3 oczka łańcuszka. Pod następnym łańcuszkiem robimy słupek. 9 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, narzut, słupek pod tym samym łańcuszkiem, 3 oczka łańcuszka, pół słupek pod kolejnym łańcuszkiem, 8 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i teraz półsłupek robimy w siódmym półsłupku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wbijamy się w siódmy półsłupek, robimy półsłupek. 8 oczek łańcuszka. 8. Półsłupek pod następnym łańcuszkiem. 3 oczka łańcuszka.
słupek pod następnym łańcuszkiem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oczek łańcuszka. Słupek pod tym samym łańcuszkiem. 3 oczka łańcuszka. Półsłupek w kolejnym, pod kolejnym łańcuszkiem. 8 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7, 8. I tutaj robimy słupki łączone górą. 1, 2 i 3. 4 niteczki na szydełku. Przeciągamy przez wszystkie 4. Tak wygląda ten rząd. I robimy do końca. I tutaj po wykonaniu 8 oczek łańcuszka łączymy się tutaj, tutaj gdzie łączyły się te 3 słupki, łączymy się tutaj w tym jednym oczku i robimy oczko ścisłe. Tak wygląda rząd 19. I kończymy rząd 19. Robiąc 4 oczka łańcuszka i podwójny słupek tutaj w tym szczycie tych słupków łączonych górą z poprzedniego rzędu. Przez 2 i przez 1. Mamy skończony rząd 19. Zaczynamy rząd 20 od jednego oczka łańcuszka i półsłupka pod łańcuszkiem. Teraz będziemy robić między innymi łańcuszki ośmioczkowe, więc rząd bardzo prosty. 8 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Półsłupek pod łańcuszkiem. Osiem oczek łańcuszka. 5, 6, 7, 8. I półsłupek pod kolejnym łańcuszkiem. Nie, 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 nie. 8. Tutaj mamy ten duży ten łańcuszek, więc tutaj robimy po wykonaniu 8 oczek łańcuszka 13 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 półsłupków. Osiem oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, półsłupek pod łańcuszkiem, 8 oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, półsłupek pod łańcuszkiem, 8 oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I tutaj, gdzie mamy ten duży łańcuszek, robimy 13 półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 i 13 półsłupek. 8 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem półsłupek pod łańcuszkiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem półsłupek pod łańcuszkiem. I tu mamy kolejny duży łańcuszek, czyli 8 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 13 półsłupków pod tym dużym łańcuszkiem z poprzedniego rzędu. Tak wygląda ten rząd. Robimy 8-oczkowe łańcuszki, a tutaj, gdzie mieliśmy w poprzednim rzędzie 9 oczek łańcuszka, to robimy 13 półsłupków, tak. I tutaj mamy te dwa i tutaj mamy ten jeden z 13 półsłupka. I tak robimy do końca. Ja tu wrócę, pokażę Wam, jak zakończyć, bo znowu się pomylę i ten, i będzie. A tutaj jest koniec. Tutaj pewnie, ale ja wrócę i Wam pokażę, więc robimy sobie tak na oko, bardzo prosty rząd, same łańcuszki i 13 półsłupków. I kończymy rząd. 8 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I oczko ścisłe tutaj w tym pierwszym półsłupku, co robiliśmy na początku rzędu. Teraz rząd 21. Oczko ścisłe pod łańcuszkiem i oczko ścisłe na oczku, tutaj tym pierwszym łańcuszka. Oczko ścisłe i teraz 3 oczka łańcuszka jako słupek i dodatkowo jeszcze 9 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I półsłupek, i słupek robimy tutaj w tej samej, pod tym samym łańcuszkiem. Czyli mamy taki motyw. Teraz, czekajcie chwilkę, 3 oczka łańcuszka, teraz 1, 2, 3 i półsłupek pod następnym łańcuszkiem. 8 oczek łańcuszka, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obliczamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódmy. Wbijamy się w siódmy półsłupek i robimy półsłupek. 8 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i półsłupek pod następnym łańcuszkiem. 8 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 7, 8, półsłupek pod łańcuszkiem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Półsłupek pod łańcuszkiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i półsłupek w siódmym półsłupku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Półsłupek pod kolejnym łańcuszkiem. I teraz będą 3 oczka łańcuszka, narzut,
pod kolejnym łańcuszkiem robimy słupek, 9 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i słupek pod tym samym łańcuszkiem. Tu wszędzie robimy łańcuszki ośmiooczkowe, a tutaj tak jakby na szczycie tego listka robimy słupek, 9 oczek łańcuszka i słupek. I znowu 3 oczka łańcuszka, pół słupek pod kolejnym łańcuszkiem. 8 oczek łańcuszka, 4, 5, 6, 7, 8 i pół słupek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, w siódmym półsłupku. 8 oczek łańcuszka, półsłupek pod kolejnym łańcuszkiem, 8 oczek łańcuszka, 5, 6, 7, 8, półsłupek pod łańcuszkiem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, półsłupek pod łańcuszkiem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, w siódmym półsłupku robimy półsłupek, 8 oczek łańcuszka, półsłupek pod łańcuszkiem, 3 oczka łańcuszka, słupek pod łańcuszkiem, 9 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i słupek pod tym samym łańcuszkiem. O. Tak wygląda ten rząd. Robimy, tu jest początek, ja tutaj wrócę, pokażę Wam jak zakończyć. I tak wygląda ten 21 rząd. I kończymy rząd 21. Ostatnie 3 oczka łańcuszka i łączymy się tutaj z trzecim oczkiem. 1, 2, 3 i robimy oczko ścisłe. I teraz rząd 22, oczko ścisłe pod łańcuszkiem i 5 oczek ścisłych na oczkach łańcuszka. Musimy dostać się na środek, czyli będzie tak, 1, 2, 3, 4, 5, piąte oczko ścisłe, oczko łańcuszka i robimy pod łańcuszkiem 6 półsłupków. 1, 2, 3, 3, 4, 5 i 6. Mamy 6 półsłupków, 9 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i półsłupek pod łańcuszkiem. 9 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i półsłupek pod kolejnym łańcuszkiem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, półsłupek pod łańcuszkiem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, półsłupek pod kolejnym łańcuszkiem,
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Półsłupek pod kolejnym łańcuszkiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Pod kolejnym łańcuszkiem półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I tutaj, gdzie mieliśmy na samym szczycie tego tutaj listka, tutaj ten łańcuszek, robimy 13 słupków, półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. 9 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, półsłupek pod łańcuszkiem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, łańcuszek pod półsłupek pod łańcuszkiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i półsłupek pod łańcuszkiem. I generalnie ten rząd składa się prawie z samych łańcuszków. Tutaj, gdzie mieliśmy ten duży taki łańcuszek dziewięciooczkowy na środku tego naszego listka, tutaj robimy 13 półsłupków, a tak to cały czas robimy dziewięciooczkowe łańcuszki. Tutaj, nie tutaj, gdzie był nasz początek, gdzie był początek, tutaj jest nasz początek, więc ja tutaj jeszcze wrócę, pokażę Wam, jak zakończyć ten 22 rząd. I kończymy rząd 22. Ostatnie 9 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I tutaj robiliśmy 6, czyli i tutaj było jedno oczko łańcuszka, czyli jeszcze robimy 6 półsłupków pod łańcuszki. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I oczko ścisłe z tym pierwszym półsłupkiem. O. I mamy rząd 22 skończony. Zaczynamy kolejny rząd. Ten rząd będzie składał się z samych dziewięciooczkowych łańcuszków, więc będzie bardzo prosty. Oczko łańcuszka i półsłupek robimy w tym samym oczku, gdzie zakończaliśmy. 9 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i w następnym łańcuszku półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Następnym, pod następnym łańcuszkiem półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pod następnym łańcuszkiem półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.
pod następnym łańcuszkiem półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Półsłupek pod łańcuszkiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Półsłupek pod łańcuszkiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Półsłupek pod łańcuszkiem. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I tutaj, gdzie mamy te 13 półsłupków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, wbijamy się w siódmy półsłupek i robimy półsłupek. I dalej to samo. 9 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I półsłupek pod łańcuszkiem. O, i tak robimy sobie cały rząd. Rząd 9-oczkowych łańcuszków. A łączymy się tutaj, wbijając, chociaż nie, zakończenie pokażę, bo może być inne, muszę zobaczyć, bo ja tak już robię z serwety, patrzę na serwetę tam, którą mam na obręczy i po prostu z tego robię, muszę zobaczyć do wzoru, jak to dokładnie było, więc robimy sobie teraz łańcuszki 9-oczkowe i przy końcu wrócę i pokażę, jak zakończyć. I kończymy rząd 23. Ostatni półsłupek zrobiony pod łańcuszkiem. I teraz 4 oczka łańcuszka. I podwójny słupek robimy w tym półsłupku, co robiłyśmy na początku. Przez dwie i przez dwie. Rząd 24 będzie się składał z tych podwójnych słupków łączonych górą. Więc robimy 4 oczka łańcuszka jako nasz pierwszy słupek. Podwójny, narzut dwa razy i pod łańcuszkiem robimy jeszcze 3 podwójne słupki. Dwa razy nitka na szydełko. Przeciągamy niteczkę przez dwie, no tak, mówiłam łączone górą, a robię normalnie. Dwa razy nitka na szydełko, robimy podwójne półsłupki, takie do połowy. Przez dwie i przez dwie i jeszcze jeden, przez dwie i przez wszystkie niteczki przeciągamy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery podwójne słupki łączone górą. Między tymi grupami słupku, podwójnych słupków, 9 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I pod następnym łańcuszkiem robimy podwójne słupki. 4. Łączone górą. Jeden podwójny słupek, drugi podwójny słupek, trzeci podwójny słupek i czwarty podwójny słupek. Mamy 5 niteczek naszych, przeciągamy przez wszystkie 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I znowu pod kolejnym łańcuszkiem 4 podwójne słupki łączone górą. Raz, dwa, trzy i czwarty podwójny słupek.
i przeciągamy przez wszystkie. I znowu 9 oczek łańcuszka i tak pod każdym łańcuszkiem robimy te podwójne słupki łączone górą, a między nimi 9 oczek łańcuszka. I koniec, to ja pokażę. I kończymy rząd 24. Tutaj ostatnie podwójne słupki zrobione. 4 oczka łańcuszka i potrójny słupek. Czyli 3 razy niteczka na szydełko. Łączymy, wbijamy się tutaj w szczyt tych słupków podwójnych łączonych i robimy potrójny słupek, czyli przez dwie niteczki, przez dwie niteczki, przez dwie niteczki i przez dwie niteczki. Rząd 24 mamy zakończony. Teraz rząd 25. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka jako nasz pierwszy słupek i oczko łańcuszka przerwy. I tutaj dalej pod tym łańcuszkiem robimy jeszcze 3 słupki. Tak, żebyśmy mieli w sumie 4 słupki. 3 i jeszcze 1, 4. Mamy 4 słupki. Tutaj mamy dodatkowo taki łańcuszek. 2 oczka łańcuszka, przechodzimy pod następny łańcuszek i robimy słupek, 3 oczka łańcuszka i pod tym samym łańcuszkiem robimy słupek, czyli zrobiliśmy taką fałkę. 2 oczka łańcuszka, przechodzimy pod następny łańcuszek i tu robimy taką sekwencję. 4 słupki. Raz, dwa, trzy i 4. Oczko łańcuszka i pod tym samym łańcuszkiem 4 słupki. 1, 2, 3 i 4. Mamy 4 słupki, oczko łańcuszka i 4 słupki. 2 oczka łańcuszka, pod następnym łańcuszkiem robimy fałkę, czyli słupek, 3 oczka łańcuszka i słupek, 2 oczka łańcuszka i robimy pod następnym łańcuszkiem motyw, 4 słupki, 2, 3, 4, oczko łańcuszka i pod tym samym łańcuszkiem 4 słupki, 2, 3 i 4. Czyli ten rząd wygląda tak, że robimy na zmianę pod jednym łańcuszkiem fałka, pod następnym łańcuszkiem 4 słupki, oczko łańcuszka 4 słupki. I tak robimy na zmianę przez całe okrążenie. Ja potem tu wrócę, pokażę Wam jak zakończyć. Jeszcze parę rzędów i będziemy mieć koniec naszej serwety. Ja już tutaj widzę, że włóczka zmieniła już kolor na sam różowy, czyli już jest to ostatni kolor w tym motku. Pokażę Wam jak to wygląda. O, to był taki motek i tutaj jest ten różowy. Więc robimy sobie ten rząd na zmianę i widzimy się tutaj na końcu. Kończymy rząd 25. Tutaj ostatnia ta fałka zrobiona. I teraz 2 oczka łańcuszka,
Tu mieliśmy już jedną połowę czterech słupków zrobionych, więc teraz robimy narzut i robimy trzy słupki pod tym łańcuszkiem. Trzy i raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Wbijamy się w trzecie oczko i robimy oczko ścisłe. I mamy już ten motyw zrobiony. Następny rząd. Trzy oczka łańcuszka jako nasz pierwszy słupek i dwa oczka łańcuszki jako ta nasza przerwa. Dalej. W pierwszym słupku robimy słupek, w drugim słupku robimy słupek, w trzecim słupku robimy dwa słupki w jednym oczku i na koniec jeden słupek. Czyli mamy pięć słupków. Trzy oczka łańcuszka i tutaj, gdzie była fałka, robimy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka i przechodzimy tutaj na ten nasz motyw. Cztery słupki, oczko łańcuszka, cztery słupki. I tak, w tym pierwszym słupku robimy słupek. Potem robimy dwa słupki w jednym oczku. I potem robimy dwa słupki pojedyncze. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na tą drugą część, czyli tutaj robimy słupek. W następnym robimy słupek. Kolejnym dwa słupki w jednym słupku poprzedniego rzędu i na końcu słupek. I znowu trzy oczka łańcuszka, pół słupek w tej fałce, trzy oczka łańcuszka i mamy tutaj ten nasz motyw. Zaczynamy od dołu, czyli tu będzie jeden słupek. W kolejnym słupku będą dwa słupki w jednym oczku. I potem będą dwa słupki pojedyncze. Jeden słupek, drugi słupek. Dwa oczka łańcuszka. Jeden, dwa. I przechodzimy na tą drugą stronę, gdzie robimy słupek w pierwszym oczku. Słupek w drugim oczku, w trzecim oczku robimy dwa słupki w jednym i w ostatnim słupek. I potem znowu trzy oczka łańcuszka, pół słupek w fałce. Naokoło robimy i tutaj pokażę, wrócę, pokażę Wam jak zakończyć ten rząd. I kończymy rząd. Trzy oczka łańcuszka, pół słupek tutaj w fałce. Trzy oczka łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka i tutaj tak. Słupek na słupku. Dwa słupki w jednym oczku. Jeden słupek. I raz, dwa, trzy, w trzecim oczku oczko ścisłe. I mamy zakończony nasz wzór. Kolejny rząd. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka. Trzech oczek łańcuszka i jednego łańcuszka jeszcze dodatkowego.
Tutaj robimy 3 słupki pojedyncze, czyli na jednym słupku jeden, na drugim słupku drugi, na trzecim słupku trzeci. Dalej w następnym robimy 2 słupki i w ostatnim robimy 1. Teraz 5 oczek łańcuszka, 1, 2, 3, 4, 5. Pomijamy tutaj ten nasz półsłupek i wbijamy się od razu na następny ten motyw i robimy jeden słupek, w kolejnym robimy 2 słupki i 3 słupki pojedyncze. Jedno oczko łańcuszka. O, poczekajcie. Tu zrobiliśmy jedno oczko łańcuszka i już w następnym słupku robimy jeden słupek, drugi słupek, trzeci słupek. W kolejnym robimy 2 oczka w jednym i na końcu słupek. Pięć oczek łańcuszka, 3, 4, 5. Pomijamy tutaj to i od razu przechodzimy do tego większego motywu. O, i tak wygląda ten rząd. Tutaj znowu powiększamy ten motyw, a tutaj 5 oczek łańcuszka. I robimy tak naokoło. I tutaj pokażę Wam, jak zakończyć ten rząd. Coraz bliżej do końca, jeszcze chyba tylko 3 rzędy i będzie nasza serweta gotowa. Kończymy rząd 20, chyba 7, tak. Tutaj 5 oczek łańcuszka mam ostatnio już zrobione i tak, na słupku słupek, na następnym słupku 2 słupki, 1, 2 i potem 2 słupki jeszcze dorabiamy. I tutaj mamy ten ostatni słupek, czyli 1, 2 w trzecim oczku robimy, wbijamy się i robimy oczko ścisłe. I mamy zrobiony nasz motyw. Rząd 28. A mnie się tutaj już kończy, kończy mi się już mój motek Summer Soft Cake'a, więc ja sobie tutaj dołączę i tym razem ostatnie rzędy wykończę sobie kolorem białym, czyli tutaj ze środka z moteczka wyciągnę i będzie taka końcóweczka biała. O, tutaj mam. Dobra. Robimy rząd 28. 3 oczka łańcuszka jako słupek i teraz nie robimy żadnych oczek, ponieważ będziemy tutaj robić słupki koło siebie. Więc mamy nasz pierwszy słupek, wbijamy się, następny słupek, robimy słupek, drugi słupek, trzecie oczko słupek, kolejny słupek i kolejny słupek. Tutaj musimy sobie cofnąć ten jeden słupek, ponieważ tutaj z przodu tu i tu będziemy zostawiać 2 słupki wolne. Więc mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5. W sumie tutaj na tym naszym motywie będzie 8 słupków. Teraz robimy, tam było 9 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i półsłupek robimy pod łańcuszkiem.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Narzut. Pomijamy tutaj dwa słupki, wbijamy się w trzeci i robimy 8 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery i dalej wbijamy się. Kolejny słupek. 5, 6, 7 i 8, czyli dwa słupki zostały tu i dwa słupki pominęliśmy tutaj. I znowu 9 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Półsłupek robimy pod łańcuszkiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9. I znowu pomijamy dwa słupki, wbijamy się w trzeci z kolei i robimy 8 słupków. Po jednym słupku w każdym oczku. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O. I tak powtarzamy ten rząd. Tutaj robimy taką dużą kokardkę. 9 oczek łańcuszka, półsłupek, 9 oczek łańcuszka. I tutaj robimy 8 słupków w ciągu. O, i tak będzie wyglądał ten rząd. No i tutaj Wam wrócę i pokażę, jak zakończyć. Kończymy rząd 28. Białą niteczkę sobie już dołączyłam. Z tego oto motka. Następnego mam już w tym, na moim pojemniczku. Dziewięć oczek łańcuszka, półsłupek pod łańcuszkiem, 9 oczek łańcuszka, to jest 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I teraz tak, pomijamy dwa słupki i robimy słupek. Słupek następnym słupek i tutaj mamy już ten jeden nasz początkowy, czyli raz, dwa, trzy, wbijamy się w trzecie oczko, robimy oczko ścisłe. Teraz będziemy robić rząd 29, przedostatni rząd. Trzy oczka łańcuszka. I dalej robimy trzy słupki pojedyncze, czyli w pierwszym słupku jeden słupek, drugi słupek i trzeci słupek. Mamy cztery słupki, tutaj będzie sześć słupków w tym rzędzie. Siedem oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Pod pierwszym łańcuszkiem robimy półsłupek, 5 oczek łańcuszka, pod następnym dużym łańcuszkiem robimy półsłupek, 7 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7 i przechodzimy już tutaj do naszego tego motywu. Tutaj opuszczamy jeden słupek, wbijamy się drugi z kolei, robimy słupek, drugi słupek, trzeci słupek, czwarty słupek, piąty i szósty słupek. Mamy tutaj sześć słupków. Teraz
robimy 7 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, półsłupek pod łańcuszkiem, 5 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, półsłupek pod łańcuszkiem, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oczek łańcuszka. I tu po wykonaniu 7 oczek łańcuszka opuszczamy jeden słupek, wbijamy się w kolejny i robimy 6 słupków. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 słupek. I potem znowu 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, półsłupek pod łańcuszkiem, 5 oczek łańcuszka, półsłupek pod łańcuszkiem, 7 oczek łańcuszka i tutaj nasze 6 słupków. Omijamy pierwszy słupek i opuszczamy ten tutaj słupek na końcu. I tak robimy sobie ten 29 rząd naokoło. A tutaj pokażę Wam, jak zakończyć. I zakończamy rząd 29. Tutaj oczka łańcuszka już mam zrobione. Teraz narzut, pomijamy pierwszy słupek, wbijamy się w drugi, robimy słupek, w następnym słupku robimy słupek i tutaj się łączymy oczkiem ścisłym. Raz, dwa, trzy, wbijamy się w trzecie oczko i łączymy się z oczkiem ścisłym. I teraz zaczynamy rząd, 30, ostatni. 3 oczka łańcuszka. Dodatkowo jeszcze 2. I teraz tutaj będziemy robić pikotka, czyli trzymamy sobie tutaj palcem, gdzie skończyliśmy te 5 oczek łańcuszka i robimy 4 jeszcze dodatkowo. Raz, 2, 3, 4. Wbijamy się w ten pierwszy tu, jak robiliśmy to oczko łańcuszka, wbijamy się i robimy pikotek. I przeciągamy. 2 oczka łańcuszka. I narzut, słupek robimy w tym samym oczku. O, mamy takie cosik. Teraz 7 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj pod tym łańcuszkiem robimy półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Mamy tutaj ten pięciooczkowy łańcuszek i pod tym łańcuszkiem robimy to samo co tutaj, czyli słupek, 2 oczka łańcuszka i teraz robimy pikotek, czyli 4 oczka łańcuszka, tu trzymamy palcem, wbijamy się w to pierwsze oczko i robimy pikotek, 2 oczka łańcuszka i słupek w tym samym tutaj pod tym samym łańcuszkiem. I dalej 7 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7 i półsłupek pod łańcuszkiem, 3 oczka łańcuszka, narzut i tutaj w środkowym
miejscu. Raz, dwa, trzy. W czwartym oczku wbijamy się. Robimy słupek. Dwa oczka łańcuszka. I pikotek, czyli cztery oczka łańcuszka. Wbijamy się w pierwszy i robimy oczko ścisłe. Dwa oczka łańcuszka, narzut i w tym samym miejscu robimy słupek. O, i tak będzie wyglądała nasza zakończenie naszej chusty. Jeszcze raz może pokażę. Trzy oczka łańcuszka, półsłupek pod łańcuszkiem, siedem oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, narzut, słupek robimy pod tym pięciooczkowym łańcuszkiem. Nie, tutaj coś mi nie pasuje. Czekajcie chwilkę. Tutaj, gdzie będziemy robić te pikotki na środku pod pięciooczkowym łańcuszkiem, na początku i na końcu trzy oczka łańcuszka, a tutaj, gdzie będziemy robić na tym motywie ten pikotek, tutaj będzie siedem oczek łańcuszka. Czyli mamy tutaj pikotek na środkowym łańcuszku, więc tu mamy trzy oczka, półsłupek pod łańcuszkiem i teraz 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wbijamy się raz, 2, 3 w czwarte oczko, robimy słupek, dwa oczka łańcuszka dodatkowo, trzymamy sobie tutaj palcem i teraz raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka, wbijamy się w pierwsze oczko łańcuszka, robimy oczko ścisłe. Dwa oczka łańcuszka, narzut i w tym samym miejscu robimy słupek. O, teraz mi już pasuje. Siedem oczek łańcuszka, trzy, 4, 5, 6, 7. Wbijamy się pod ten łańcuszek. Robimy półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Tu mamy ten środkowy, pięciooczkowy łańcuszek i tu będziemy robić pikotek. Czyli słupek. 2 oczka łańcuszka. Przytrzymujemy tutaj palcem. Robimy 4 oczka łańcuszka. Wbijamy się w pierwsze oczko i robimy oczko ścisłe. Dwa oczka łańcuszka, narzut i słupek pod tym samym łańcuszkiem. O. Trzy oczka łańcuszka, półsłupek pod kolejnym łańcuszkiem, siedem oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Narzut. Raz, dwa, trzy. Wbijamy się w czwarty słupek. Robimy słupek. Dwa oczka łańcuszka. Przytrzymujemy sobie tutaj paluszkiem. Raz, dwa, trzy. Robimy cztery oczka łańcuszka. Teraz wbijamy się w ten pierwsze oczko łańcuszka i robimy oczko ścisłe. I kończymy rząd 30, ostatni rząd tej serwetki. Ja tutaj zrobiłam już ostatni na tym środkowym łańcuszku, ostatni pikotek. Teraz co było? 3 oczka łańcuszka, półsłupek, 7 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7. I łączymy się oczkiem ścisłym, raz, dwa, w trzecie oczko. Robimy oczko
ścisłe, oczko łańcuszka i odcinamy niteczkę. Odcinamy niteczkę i nasza serweta jest gotowa. Ja przypnę ją na obręczy i zdjęcia umieszczę na moim blogu, więc jak ktoś by chciał zobaczyć, jak ta serweta wygląda na obręczy, zapraszam na mojego bloga. Tam będzie pokazane to zdjęcie. Serweta wyszła duża, obręcz mam 90 cm, więc jak najbardziej starczy. Jest to moja druga serwetka, taka sama na obręczy. Pierwsza, macie zdjęcie tutaj przed filmikiem i naprawdę bardzo, bardzo fajnie wygląda. A z takiej cieniowanej włóczki, w moim przypadku Summer Soft Cake, to naprawdę fajnie wygląda. Więc co? Dziękuję za oglądanie filmiku. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję za wszystkie lajki, za miłe komentarze, że szydełkujecie z moich filmików. Jest to bardzo, bardzo fajne. I co? I do usłyszenia w kolejnym filmie. A jak chcesz, możesz zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco z wszystkimi nowościami. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!